Dawno, dawno temu, w zamierzchłych wiekach, gdy świat jeszcze młody był, a tchnienie magii unosiło się w powietrzu, każde drzewo, skała, góra, a nawet najmniejsza rzeczka miała swojego ducha stworzyciela. Byli oni opiekunami i jednocześnie kreatorami, którzy nadawali formę i kształt naturze, czuwając nad jej harmonią i pięknem. Wśród nich była także sama Mama Ziemia, piękna i mądra, która zdecydowała, że nadszedł czas, aby jej powierzchnia rozkwitła w pełni. Zebrała więc wszystkich stworzycieli w samym centrum siebie i poprosiła, by ukształtowali jej ciało tak, aby było żywe i zdrowe oraz rodziło tylko to, co żywe i zdrowe. Wśród zebranych duchów jeden wyróżniał się szczególną miłością do wody. Był to Wiadrus, chociaż to było tylko jedno z wielu jego imion. Był opiekunem strumieni i jezior i doskonale rozumiał, że woda to istota życia. To ona sprawiała, że ziemia stawała się żyzna, a stworzenia dzięki niej mogły żyć i rozwijać się. Pewnego dnia, gdy słońce rozlało swoje złote promienie po błękitnym niebie, Wiadrus, patrząc w górę, zobaczył, jak światło tańczy z chmurami, tworząc tysiące malutkich iskier. Uświadomił sobie, jak cudownie wyglądałoby to niebo odbite w gładkiej powierzchni wody. Zamknął oczy. Dotknął chropowatej powierzchni miejsca, w którym właśnie się znajdował. I wyczuł w głębinach ziemi czyste źródło. Żywioł tak krystaliczny, że aż nierealny. Zainspirowany nową wizją, Wiadrus, pełen zapału i energii, z głębokim uznaniem dla przyrody, przystąpił do realizacji swojego imponującego planu. Z głębi ziemi wydobył najczystszą wodę, jaką tylko można sobie wyobrazić, i zaczął ją kształtować w strugi, potoki, aż w końcu w wielką, meandrującą rzekę. Każde miejsce, którego dotykały wody nowonarodzonego nurtu, budziło się do życia, ożywając w sposób niemalże magiczny. Rzeka z jej krystalicznie czystą wodą stała się żywą arterią ziemi, pełną życia i energii. Jej wody unosiły się delikatnie, tańcząc w rytmie natury, a jej brzegi stały się domem dla wielu istot, od najmniejszych owadów po majestatyczne drzewa. Będziesz miała na imię Odra, powiedział. Za miastem, gdzie rzeka Odra wiła się leniwie między starymi wierzbami i bujnymi trawami, grupka dzieci z zapałem oddawała się ich ulubionej zabawie w chowanego. Słońce przyjemnie ogrzewało powietrze, a wczesnowiosenny wiatr delikatnie muskał ich policzki. – Gotowi czy nie? Zaczynam szukać! – zawołała Dobra, zamykając oczy i licząc do 10. Inne dzieci szybko rozbiegły się, szukając najlepszego miejsca do ukrycia. Ania i Marta, śmiejąc się cicho, zanurkowały w wysokie trawy. Robercik szybko zeskoczył z niskiej skarpy, gdzie korzenie starego dębu tworzyły idealną kryjówkę. – Znajdę was! – zagroziła Dobra. Po zakończeniu odliczania otworzyła oczy i z pełnym zapałem rzuciła się do poszukiwań. Wiedziała, że jej przyjaciele są mistrzami w sztuce kamuflażu, ale tym razem była zdecydowana ich wszystkich znaleźć. Postanowiła zacząć od najbliższych krzaków, przy drodze, sprawdzając każdy możliwy kąt. – Mam cię! – zawołała triumfalnie, gdy zauważyła koniec niebieskiej sukienki Ani, którą delikatny podmuch wiatru zdradził między liśćmi. Ania zaskoczona wyłoniła się ze swojej kryjówki ze śmiechem. Następnie Dobra skierowała swoje kroki w stronę starego płotu. Wiedziała, że Marta i Krzyś lubili chować się w miejscach, które wydawały się zbyt oczywiste, by w ogóle tam zaglądać. I rzeczywiście, za jedną z desek wyłaniała się mała ręka. – Znalazła mi ciebie, Marta! – ogłosiła Dobra.
Marta, wybiegając ze swojej kryjówki, nagle się potknęła i padła. Ała! Doleciał z ziemi głos chłopięcy, który nijak nie pasował przecież do Marty. Mam i ciebie, Krzyś! Zawołała ze śmiechem Dobra. Teraz został tylko Robercik. Dziewczynka wytężała wzrok, przeszukując teren wokół rzeki. Wysokie trawy szumiały tajemniczo, ale nie zdradzały obecności chłopca. Dobra minęła skarpę, nie zauważywszy korzeni starego dębu, które tworzyły doskonałą kryjówkę. Robercik, ukryty między nimi, z trudem powstrzymywał śmiech, widząc, jak Dobra bezskutecznie przeszukuje okolicę. Minęło prawie pół godziny, a Dobra nie mogła się doczekać, kiedy w końcu zdoła odnaleźć Robercika. Przeszukiwała każde miejsce, od rzeki aż po najdalszy koniec polany, gdzie czasem bawili się w berka. W końcu, kiedy cienie stawały się coraz dłuższe, Dobra musiała przyznać się do porażki. – Robercik, wygrałeś! Nie mogę cię znaleźć! – zawołała, poddając się. Robert właśnie miał wyskoczyć z ukrycia, kiedy coś niezwykłego przykuło jego uwagę. Na brzegu rzeki, tuż przy wodzie, leżała postać, która wydawała się jakby wyjęta z innego świata. Nieprzytomna kobieta o długich, niebieskich włosach wyglądała, jakby przypłynęła z odległej bajki. Jej włosy rozpościerały się na piasku, a twarz miała bladą i eteryczną. Na jej ciele można było dostrzec ślady wyczerpania, a jej skóra miała nienaturalny, blady odcień, sugerujący osłabienie, a może nawet chorobę. Robercik, zapominając na moment o zabawie, zbliżył się do niej na palcach, obawiając się, że każdy nieostrożny ruch może rozwiać mistyczną aurę, która ją otaczała. Na szyi kobiety widniała mała buteleczka zawieszona na delikatnym łańcuszku. W środku znajdował się mętny płyn, który wyglądał na brudny i nieprzejrzysty. Jednak czasami w płynie pojawiał się przebłysk jasnego, czystego blasku, niczym świadectwo tajemnego życia kryjącego się w jej wnętrzu. Chłopiec, całkowicie pochłonięty widokiem, nieświadomie zrobił krok w stronę kobiety, a jego serce zabiło szybciej z mieszaniny strachu i ekscytacji. Coś go podkusiło, aby spróbować dotknąć buteleczki, ale wewnętrzny głos ostrzegał go, by tego nie robić. Robercik zastygł w bezruchu, niezdecydowany, co powinien uczynić następnie. Nie dotykaj! Krzyknęła przeraźliwie Dobra, gdy Robercik delikatnie wyciągnął dłoń w kierunku buteleczki zawieszonej na szyi tajemniczej kobiety. Chłopiec dostrzegł, że wszyscy jego przyjaciele wpatrują się w kobietę ze zdumieniem i ciekawością, przemieszaną jednak z niepokojem. Może to Syrena? Ma takie niebieskie włosy, wyszeptała Ania, nie dowierzając własnym oczom. Nie wygłupiaj się, Syreny nie istnieją, rzekł Robercik, choć jego głos zdradzał niepewność. Chyba trzeba jej pomóc? Rzucił Krzyś, oscylując między stwierdzeniem a zapytaniem. Oczywiście, że tak. Marta już była przy kobiecie, delikatnie potrząsając ją za ramię. Proszę pani, czy wszystko w porządku? Kobieta nie odpowiadała, tylko oddychała cicho i równomiernie. Musimy wezwać pomoc, zdecydowała Ania, wyciągając drżącymi dłońmi telefon komórkowy. Chciała wybrać numer alarmowy, ale akurat teraz nie mogła złapać zasięgu. Dziwne. Przecież tutaj zawsze był sygnał. Robercik i Marta przyglądali się z zafascynowaniem buteleczce, która od czasu do czasu rozbłyskała jaśniejszym światłem, po to, by po chwili znowu zmętnieć i zrobić się jeszcze bardziej brunatna. Może to jakiś eliksir? Zastanawiała się na głos Marta. Eliksir? Chciałabyś to wypić? A skrzywił się Krzyś. Robercik przysunął się bliżej, badawczo przyglądając się butelce. Eliksir czy nie, to na pewno jest jakaś magia, powiedział z przekonaniem. Wszystkie dzieci ze zdumieniem spojrzały na Roberta, który znany był raczej z dość dużego sceptycyzmu. Nagle kobieta zadrżała. Jej oczy powoli się otworzyły. Wszystkie dzieci odskoczyły o krok, zaskoczone jej nagłym ocknięciem. Proszę pani,
Wszystko w porządku? Potrzebuje pani pomocy? Zadzwonić do kogoś? A może jest pani zimno? Dobra zadawała te pytanie niemalże bez wydechu. Gdzie ja jestem? Wyszeptała, rozglądając się dookoła. Niepewnie spojrzała na swoje dłonie. Obracała je powoli, jakby pierwszy raz widziała coś tak niezwykłego. Dotknęła twarzy, ramion, nóg, a jej wzrok był pełen zdumienia. Położyła rękę do piersi i poczuła uderzenia serca. Rytmiczne, żywe, takie ludzkie. Przemieniłam się? Kobieta wydawała się zdezorientowana i jeszcze bardziej zaskoczona. Czuję, oddycham. I serce, pulsuje mi serce. No tak, w końcu jesteś człowiekiem. To całkiem normalne, że bije ci serce. Odpowiedziała Ania, starając się brzmieć spokojnie, choć wymowny gest, który wykonała do przyjaciół, wyrażał ich wspólną konsternację. Gdzie ja jestem? Powtórzyła pytanie. Widać było, że kobieta wydaje się być lekko zdezorientowana. Jesteś blisko Wrocławia, w Gajkowie, nad rzeką Odrą, odpowiedziała Marta ciepło, starając się uspokoić nieznajomą. Kobieta przez moment milczała, jakby w jej umyśle ożywały dawno zapomniane wspomnienia. Wzrok, który skierowała na dzieci, był pełen zagubienia. Marta złapała oddech i przedstawiła się. Nazywam się Marta, a to Ania i Dobra. Ci dwaj to Krzyś i Robert. A ty? Jak ty się nazywasz? Zapytała, uśmiechając się przyjaźnie. Dobra skrzywiła się i szybko poprawiła przyjaciółkę. Jak się pani nazywa? Z naciskiem na słowo pani. Imię? Jak ja mam na imię? Kobieta powtórzyła pytanie, jakby wymawianie każdego słowa było dla niej nowym doświadczeniem, jakby uczyła się mówić od nowa. Odra, szepnęła. Tak, mam na imię Odra. Odra? Niemal w chórze wykrzyknęły dzieci. Ale, że jak ta rzeka? Zdziwiona zapytała Ania. No przecież nikt nie chciałby się nazywać jak choroba, przerwał jej Krzyś. Mam koleżankę o imieniu Różyczka, dodała Dobra z rozbawieniem. Krzyś i Robercik nie mogli powstrzymać śmiechu. Marta z lekkim rozbawieniem, ale i z niecierpliwością przerwała ich rozmowy. Chyba mamy teraz ważniejsze sprawy, powiedziała, kierując ich uwagę z powrotem na kobietę. Odra, jak rzeka. Bo ja jestem rzeką, a ona jest mną, powiedziała kobieta, a jej głos był ledwie słyszalny, jakby niosła w nim jakąś niezwykle tajemniczą historię. Wokół zapanowała cisza, podczas której dzieci z zaciekawieniem obserwowały kobietę, próbując zrozumieć niewyobrażalne. W tle tej niezwykłej sceny rozciągał się krajobraz pełen życia. Pola pokryte kolorami wiosennych kwiatów, trawy delikatnie kołyszące się w rytm lekkiego wiatru, a w oddali widoczny był majestatyczny bieg rzeki Odry, która teraz, w tej cichej chwili, wydawała się być bardziej niż kiedykolwiek integralną częścią świata tych dzieci. Słońce zaczynało powoli schodzić za horyzont, malując niebo paletą ciepłych odcieni pomarańczy i różu, a odgłosy przyrody, śpiew ptaków, szum liści, delikatne pluskanie wody tworzyły spokojną symfonię, która zaczynała mieć dla nich nowe, głębsze znaczenie. Robi się późno, zauważyła Marta, spoglądając na zachodzące słońce. Musimy wracać. Co teraz zrobimy z tą kobietą, znaczy z Odrą? Zapytał wyraźnie zmartwiony Krzyś. Przecież to niemożliwe, żeby była rzeką, prawda? Ania zmarszczyła czoło, wyraźnie wątpiąc w to, co sama mówi. A może powiemy rodzicom? Dobra rzuciła propozycję, ale jej głos był pełen niepewności. Bez sensu, nikt nam nie uwierzy, a już na pewno nie moi rodzice. A co jeśli to prawda, jeśli ona naprawdę jest rzeką? Robert patrzył na pozostałych, czekając na ich reakcję. Nie możemy jej tak zostawić, to na pewno! Marta stanowczo potrząsnęła głową. Jeżeli faktycznie jest Odrą, wiecie, co zrobią dorośli, jak to usłyszą? Nie możemy dopuścić, by ktoś ją zamknął w szpitalu czy coś. Na pewno nie mogą jej zamknąć za to, że jest rzeką, zdecydowała Ania.
czyżby? Dorośli robią różne dziwne rzeczy, skwitował Krzyś. Musimy znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie nikt jej nie znajdzie, przynajmniej na razie. Wszystkie dzieci kiwnęły głowami, zgadzając się z jego pomysłem. Pomimo początkowej niepewności, teraz byli pewni jednego. Muszą chronić tę tajemniczą kobietę, niezależnie od tego, kim naprawdę była. Nagle Krzyś, który przez chwilę milczał, rozjaśnił się od pomysłu. Mam to! Możemy ją zabrać do domku gościnnego przy naszym domu. Nikt tam nie zagląda, a rodzice są teraz zbyt zajęci, by się tym przejmować. Wszystkie spojrzenia skierowały się na niego. To był świetny plan. Dom gościnny Krzysia był mało używany, znajdował się na uboczu i był wystarczająco komfortowy, by kobieta mogła tam spędzić noc. Zgoda, ale tylko na jedną noc. Jutro wymyślimy coś długoterminowego, zadeklarowała Marta. Odra, czy zechcesz iść z nami? Zapytała Dobra, kładąc dłoń na ramieniu kobiety. Pomożemy ci. Będziesz miała gdzie odpocząć. Kobieta, której włosy delikatnie falowały na wietrze jak woda w rzece, skinęła głową. Tak powoli kończył się dzień pełen niezwykłych odkryć, a przed dziećmi rozciągnęło się morze możliwości i tajemnic, które dopiero miały zostać odkryte. Kobieta powoli podniosła się, a dzieci z troską obserwowały każdy jej ruch. Już mieli rozpocząć marsz w stronę domku Krzysia, gdy nagle usłyszeli głos Robercika. – Zaraz wracam! – krzyknął, pędząc z powrotem do rzeki. – Zostawiłem chusteczkę w korzeniach dębu! Pozostałe dzieci przystanęły, obserwując biegnącą postać chłopca. Tymczasem, gdy Robercik schylił się nad rzeką, by podnieść zgubioną chusteczkę, zauważył coś jeszcze – plastikową butelkę dryfującą w wodzie. Bez wahania sięgnął po nią, by wrzucić do pobliskiego kosza na śmieci. – Hej! – krzyknęła Ania. – Robercik! Ostrożnie, bo wpadniesz do rzeki! Mama mówiła, że mamy nie podchodzić tak blisko! Na chwilę zamilkła. Odry? W momencie, kiedy tylko Ania skończyła swoją wypowiedź, a Robercik wyrzucał do kosza śmieci wyłowione z rzeki, z ich nową znajomą zaczęło dziać się coś niezwykłego. Co się dzieje? Ania wskazała na buteleczkę na szyi kobiety, która nagle zaczęła świecić jasnym światłem. Kobieta zamknęła oczy, a dzieci otoczyły ją w półkolu, podziwiając to, co wydawało się być aurą światła otulającą jej ciało. Srebrzyste światło rozlało się po niej, przepływając przez każdą część jej ciała, a jej włosy unosiły się, tańcząc w powietrzu jak fale na wodzie. Patrzcie na nią! Wygląda jakby sama rzeka w niej płynęła! Szepnął Krzyś, nie mogąc oderwać wzroku od tego spektaklu. To magia! Prawdziwa magia! Marta była urzeczona. Jej oczy błyszczały od odbijającego się blasku. Jaka ona piękna! Dobra szepnęła, a na jej policzkach malował się zachwyt. Jakby się uzdrawiała. Kiedy sprzątałem te śmieci, to ona zaczęła się leczyć. Zdał sobie sprawę Robert. To musi być jakiś znak! Musimy oczyścić rzekę. To jasne jak słońce. Marta już wiedziała, co mają zrobić. Wszystkie dzieci pokiwały głowami na znak, że zgadzają się ze słowami dziewczynki. Po tym, jak tajemnicze światło z buteleczki otuliło jej postać, kobieta, której imię było takie samo jak rzeki, wyglądała jakby odzyskała część swojej dawnej siły. Jej skóra, przedtem blada i zmęczona, teraz promieniała zdrowszym blaskiem. Niebieskie włosy, które wcześniej wydawały się matowe i bez życia, teraz falowały z energią i nabierały głębi koloru, przypominając czyste wody Odry w słoneczny dzień. W jej oczach, niegdyś przygasłych, pojawił się blask odbijający spokój głębin i siłę płynącej wody. Stała prosto, a jej postawa była już nie taka łamana i niepewna. Ruchy, które jeszcze chwilę temu były ospałe, teraz płynęły z gracją i pewnością. Kobieta Odra, choć nadal ubrana w skromne, niemal eteryczne szaty, emanowała teraz godnością i naturalną elegancją, jakby sama natura obdarzyła ją swoją królewską estetyką.
Spojrzenie, które rzuciła na otaczającą ją przyrodę, na chwilkę zastygło w zadumie. Jakby każdy listek, każdy kamień i każdy promień słońca mówił jej swoją historię. Dzieci, patrząc na nią teraz, mogły poczuć, jak blisko jest natury, jak bardzo jest jej częścią i jak ważne jest jej miejsce w świecie. To nasza misja. Nie tylko dla niej, ale dla całej rzeki, dla świata, powiedziała Ania, czując, że to, co się wydarzyło, było początkiem czegoś bardzo ważnego. Dzieci, wiedząc, że przed nimi stoi zadanie większe niż jakakolwiek zabawa w chowanego, przysięgły sobie, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by pomóc Odrze odzyskać dawny blask. Okej, ale teraz do domu. Jak dostaniemy szlaban, to nici z uzdrawiania kogokolwiek, rzekła stanowczo Marta. Gdy Krzyś następnego dnia przekroczył próg domku gościnnego, zastał Odrę w stanie dalekim od tego, który widział poprzedniego wieczoru. Twarz kobiety, jeszcze wczoraj rozświetlona dziwnym światłem, teraz była blada i pokryta cieniem zmęczenia. Jej długie niebieskie włosy, które jeszcze niedawno falowały z energią życiodajnej rzeki, teraz leżały bezwładnie na poduszce, a oddech jej był ledwie słyszalny. Butelka na jej szyi, świecąca poprzedniego dnia jasnym światłem, teraz była na powrót mętna i brudna. Znowu to zrobili, szepnęła z trudem Odra. Znów wrzucono do mnie śmieci. Znów czuję sól. Bez wahania chłopiec wybiegł z domku i zwołał wszystkich swoich przyjaciół. Musimy coś zrobić. Odra znowu jest słaba, zawołał, kiedy przyjaciele gromadzili się wokół niego. Musimy oczyścić rzekę. To nasza jedyna szansa, by jej pomóc. Dzieci szybko zrozumiały, że to nie będzie łatwe zadanie. Odra była życiodajną żyłą tych ziem, ale teraz płynęła w niej trucizna. To nie był problem, który dałoby się rozwiązać w jeden dzień. Może zorganizujemy akcję sprzątania? Zaprośmy całą szkołę, a nawet całe miasto, zaproponował Robercik z entuzjazmem. Zacznijmy lepiej od małych kroków, dodała Dobra. Pokażmy, że każdy może coś zrobić. Wiem, zacznijmy od szkoły. Dzieci rozpoczęły swoją misję od przekonania kolegów i koleżanek ze szkoły do sprzątania brzegów Odry. Każdego dnia przybywały nowe osoby, by pomóc w tej szlachetnej pracy. Gdy przychodziły nad rzekę, dostrzegały tajemniczą kobietę, której magiczny, niemalże bajkowy wygląd od razu przekonywał ich do prawdziwości całej tej historii. Stan zdrowia Odry wydawał się poprawiać za każdym razem, kiedy ktoś wyjmował śmieci z wody lub jej brzegów. To był widok niemalże magiczny, zapierający dech w piersiach. Gdziekolwiek kobieta stąpała, ziemia nawilżała się, a otaczająca ją flora rozkwitała bujnym życiem, tworząc scenerię niczym z najpiękniejszych baśni. Wiedziały, że to dopiero początek drogi do uzdrowienia ich przyjaciółki, ale były gotowe iść tą drogą krok po kroku, by przywrócić jej siły. Jednakże po jakimś czasie, mimo ich starania, zrozumieli, że problem jest znacznie większy. Zanieczyszczenie Odry nie było dziełem jednostek, lecz wynikiem działalności przemysłowej na wielką skalę. Kopalnie węgla, zakłady chemiczne, składowiska odpadów, a także przemysł mechaniczny czy fabryki stali – to tylko niektóre ze źródeł zanieczyszczeń, które odpowiadały za fatalny stan rzeki. Dzieci coraz bardziej odczuwały ciężar odpowiedzialności, który spoczywał na ich młodych barkach. Wiedziały, że prawdziwe uzdrowienie rzeki wymagało działań na szerszą skalę. Wymagało uświadomienia społeczeństwu, że każdy z nas ma wpływ na losy przyrody i że Odra, jak każda rzeka, jest żywym organizmem, który zasługuje na szacunek i ochronę. Mimo wszystko, wszystkie dzieci obiecały sobie, że będą walczyć o Odrę. Były pewne, że następnego dnia wrócą i będą kontynuować swoje dzieło, wiedząc, że każda podniesiona przez nich butelka, każdy wyjęty z wody kawałek plastiku jest małym krokiem ku lepszemu jutru dla ich rzeki, Odry. Ale coraz częściej przychodziła do nich jedna myśl. Nie damy rady bez dorosłych. Sami nie damy rady. Któregoś dnia Odra przechadzała się swoimi brzegami.
obserwując dziesiątki, a może nawet całą setkę dzieci zwołanych przez Piątkę i pierwszych przyjaciół. Radość dzieci była zaraźliwa. Za każdym razem, kiedy rzeka odzyskiwała odrobinę zdrowia, ich okrzyki entuzjazmu rozbrzmiewały wokół. Patrzcie, woda jest czyściejsza! Wykrzyknął Krzyś, wskazując na przejrzysty strumień wody. A patrzcie na Odrę, jakby jej włosy rozbłysły razem z rzeką! Marta stała zafascynowana, nie mogąc oderwać wzroku od cudu, który się przed nimi rozgrywał. Nagle do ich idyli wkroczyła grupka dorosłych, przechadzających się wołami rzeki i wyprowadzających swoje psy na spacer. Dzieci nagle zastygły, ogarnięte strachem, że dorośli zobaczą ich tajemniczą opiekunkę. To przecież nasza Odra, szeptały między sobą. Nie możemy dopuścić, aby coś jej się stało. No nie, i co teraz? Szepnęła Ania, chowając się za krzak. Ciii, mogą nas usłyszeć. Robercik położył palec na ustach, dając znak pozostałym, by zachowali spokój. Jednak ku ich zdumieniu przechodni nie zwracali uwagi na kobietę. Dorośli spacerowali nieświadomi, chwaląc dzieci za ich czyny. Dobrze robicie, młodzi, tak trzymać, rzucił jeden z przechodniów, kiwając głową aprobująco. Ale tylko jeden z dorosłych zatrzymał się, by pomóc. Schylił się, aby razem z dziewczynkami wydobyć ciężki kawał metalu z wody. Pochwalił bardzo ich akcję, ale też przypomniał, że nie powinni być tutaj sami, bo takie sprzątanie może być dla nich niebezpieczne. Tymczasem psy wydawały się zafascynowane miejscem, gdzie stała Odra, choć dla ich opiekunów pozostawała ona niewidzialna. Jak to możliwe, że psy widzą magię, a dorośli nie? Zastanawiała się Marta. To proste, uśmiechnął się Krzyś. Psy patrzą sercem, a nie tylko oczami. Dzieci, choć początkowo przestraszone, poczuły teraz ulgę. Ich tajemnica była bezpieczna, a misja czyszczenia Odry mogła trwać dalej. Słuchajcie, a może ten pan ma rację? Potrzebujemy tutaj dorosłych. A jak komuś się coś stanie, wpadnie do wody i porwie go prąd rzeki? Zmartwiła się Dobra. Tam, przecież Odra jest z nami, to nikogo nie porwie, powiedział pewnie Robercik. Po tygodniu nieustannego sprzątania zmęczone, zniechęcone i sfrustrowane dzieci siedziały wraz z Odrą w domku gościnnym Krzysia. W powietrzu unosiła się ciężka atmosfera bezradności. Nie damy rady. Sami nie damy rady, powiedziała Marta z cichym westchnieniem. Potrzebujemy pomocy dorosłych. Ale jak, skoro oni nie widzą Odry? Robercik przesuwał nerwowo kamyczki po podłodze. Dzieci spojrzały na kobietę rzekę. Wiedziały, że rozmowy ją męczą, ale mimo to zapytały, czy mogłaby się pokazać dorosłym, chociaż jednemu. Jeśli taki dorosły zobaczyłby, jak się uzdrawia, to może by uwierzył i pomógł. Odra spojrzała na nich. Jej oczy były pełne rozwagi. To by mnie wiele kosztowało, odpowiedziała po długiej chwili. Ale chyba bym dała radę. Jesteście tacy odważni, a wasza determinacja sprawia, że czuję się nieco silniejsza. Może się uda, ale tylko dla jednego człowieka. Wybierzcie mądrze. Dzieci wymieniły spojrzenia, zastanawiając się nad wyborem. Kto byłby najlepszą osobą, by zobaczyć i uwierzyć w magię uzdrawiania rzeki? Może pani ze sklepu? Zaproponowała Ania. Ona zawsze była miła dla zwierząt. A może pan Janusz, ten co uczy w szkole przyrody? Krzyś wydawał się być pewny swojego wyboru. On na pewno by zrozumiał. Musimy wybrać kogoś, kto nie tylko uwierzy, ale też będzie w stanie nam pomóc, dodała Dobra. Słuchajcie, a może tata Agatki? Wiecie, tej nowej, co się tutaj niedawno sprowadziła. W końcu ona jako jedna z pierwszych nam uwierzyła, mówił Krzyś. No, chyba własnej córce uwierzy, co? A poza tym on jest dziennikarzem. W końcu, po długich rozmowach, zdecydowali się na pana Stanisława, dziennikarza, który miał serce otwarte na przyrodę, a na dodatek prowadził audycję w radiu i podcast o ekologii. Był to wybór, który mógł zmienić los Odry i początek nowego rozdziału w ich niezwykłej przygodzie. Marta
niezłomna i pełna determinacji, prowadziła swoją małą drużynę do domu pana Stanisława. Przekraczając próg, czuła, że to moment, który może zmienić wszystko. Dziennikarz znał dzieciaki z okolicy, wiedział, że jego córka chodzi z nimi do jednej szkoły. Jednak widok ich w swoich drzwiach oraz ich zdeterminowanych min lekko go zdziwił. Wy do Agatki? Już ją wołam, powiedział pan Stanisław szybko. Agatka! Agatka! Zawołał. Chodź szybko, twoi koledzy przyszli. Panie Stanisławie, to bardzo ważne, zaczęła Marta. Musi pan zobaczyć to, co się dzieje nad rzeką. Tam się dzieje magia, magia natury. Jej głos był stanowczy, a spojrzenie pełne nadziei. Dziennikarz, zaskoczony nieoczekiwaną wizytą, spoglądał na nią z ciekawością. Magia natury, mówicie? To musi być coś wyjątkowego, odpowiedział przyglądając się dzieciom z lekkim rozbawieniem. W tym czasie Agatka zdążyła zbiec na dół i przysłuchiwała się rozmowie nieco zdziwiona, jednak szybko zorientowała się w całej sytuacji. Krzyś, nie mogąc dłużej wytrzymać w napięciu, podszedł bliżej. To nie jest tylko zwykła magia. To coś, czego nie da się łatwo wyjaśnić słowami. Prosimy, proszę iść z nami. Jego entuzjazm był zaraźliwy. Tatko, Agata szarpnęła ojca za rękaw. Posłuchaj ich i chodź z nami na Dodrę. Pan Stanisław, choć początkowo sceptyczny, dał się przekonać ich szczerości. W porządku, poprowadźcie mnie. Zobaczymy, co takiego ma mi do pokazania ta wasza rzeka Odra, powiedział, zakładając kurtkę. Dzieci poczuły ulgę, że ich prośba spotkała się z akceptacją. Wiedziały, że czas grał na ich niekorzyść, a pomoc pana Stanisława mogła być kluczowa w uratowaniu Odry. Wyruszyli więc wszyscy razem, gotowi pokazać dziennikarzowi tajemnicę, która do tej pory była znana tylko im. Kiedy dotarli nad brzeg rzeki, dzieci zwróciły się ku wodzie, gdzie Odra ukrywała swoją postać. Prosimy, Odro, pokaż się panu Stanisławowi, szepnęła Dobra. Wówczas nad brzegiem zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Liście na drzewach nagle zatrzęsły się, chociaż w powietrzu nie było wyczuwalnego wiatru. Słychać było szum wody, który stopniowo narastał, mimo że rzeka płynęła spokojnie. Ptaki nagle zamilkły, a światło słoneczne padające na wodę zaczęło błyszczeć, jakby miliony drobnych diamentów tańczyły na jej powierzchni. Pan Stanisław patrzył, szeroko otwierając oczy w zdumieniu. Nad brzegiem rzeki, gdzie niedawno tylko trawa delikatnie kołysała się na wietrze, teraz pojawiła się postać. To, co mogło wydawać się odbiciem mgły nad wodą, nagle zaczęło nabierać kształtów. Powoli, jakby woda zebrała się i stworzyła z niej formę, wyłoniła się postać kobiety, Odry. Jej włosy, niczym żywe niebieskie rośliny, unosiły się powoli, falując w niewidzialnym prądzie. Były jak fale rzeki w słoneczny dzień, mieniące się wszystkimi odcieniami kolorów wody. Z każdym ruchem kobiety jej skóra wydawała się być tkana z samego żywiołu, który reprezentowała. Aura, która otaczała Odrę, pulsowała delikatnie, jakby każde jej uderzenie było oddechem samej ziemi. Światło odbijało się od jej skóry, nadając jej tajemniczy blask, a wokół niej powietrze zdawało się drżeć w oczekiwaniu na to, co miało nadejść. Pan Stanisław, mężczyzna przyzwyczajony do faktów i konkretów, teraz stał jak skamieniały, a jego oczy rozszerzały się w zdumieniu. Z ust dziennikarza nie mogło wydobyć się ani jedno słowo. Wszystkie pytania, sceptycyzm, codzienne zmartwienia, wszystko to zniknęło w obliczu tego, co właśnie widział. A jak to możliwe? W końcu wydusił z siebie pan Stanisław, wpatrując się w kobietę rzekę. To musi być jakiś trik, jakaś iluzja. Nie, to nie żaden trik, tatko, powiedziała Agatka. To jest Odra, nasza rzeka, która potrzebuje naszej pomocy. Wtedy dzieci z entuzjazmem, przekrzykując się, zaczęły opowiadać całą historię od momentu, kiedy po raz pierwszy spotkały kobietę rzekę, aż po ich wspólne starania o jej uzdrowienie. Opowiadały o magii, o wierze w niemożliwe i o tym, jak nawet najmniejsze działanie może wpłynąć na losy całego ekosystemu. Ale jak to możliwe? Wyszeptał pan Stanisław.
A jakie to ma znaczenie? Musimy oczyścić rzekę, żeby ona mogła wrócić do zdrowia, wyjaśnił Krzyś. Pan Stanisław słuchał ich zdezorientowany i oszołomiony jednocześnie. Po raz pierwszy w życiu doświadczył czegoś, co wykraczało poza rzeczywistość, którą znał. Umysł walczył, aż w końcu Agatka poprosiła go, aby podniósł leżącą obok plastikową butelkę. Kiedy tylko dziennikarz uniósł przedmiot, światło z buteleczki na szyi Odry rozlało się ponownie po całym jej ciele, rozświetlając jej skórę milionem błyszczących iskier, a jej włosy zaczęły tańczyć w powietrzu. Postać Odry stała się wyraźniejsza, jej skóra zyskała zdrowszy blask, a jej oczy lśniły, jakby odzwierciedlały czyste wody niezanieczyszczonej rzeki. To niesamowite, stwierdził pan Stanisław, a zdumienie ustąpiło miejsce zachwytowi. Musimy o tym opowiedzieć wszystkim. To cud! Dzieci, widząc jego reakcję, poczuły ulgę i radość. Wiedziały, że ich wybór był słuszny. Teraz mieli sojusznika, który mógł pomóc im w misji uratowania Odry. Wiem! Wykrzyknął pan Stanisław z entuzjazmem. Zrobimy audycję, wywiad. Umieścimy na portalach społecznościowych, napiszemy do telewizji. Pan Stanisław, przesycony entuzjazmem, zatopił się w marzeniach o wielkiej akcji, którą zamierzał zorganizować. Jego wyobraźnia malowała obrazy szeroko zakrojonej kampanii, rozbrzmiewającej echem w mediach społecznościowych i telewizji. Wizja ta przepełniała go radością i optymizmem. Wyobrażał sobie, jak audycja zyskuje popularność, przyciągając uwagę społeczeństwa i inspirując ludzi do działania. W jego głowie już układały się plany, scenariusze i możliwe efekty tej medialnej burzy, która miała na celu zwrócenie uwagi na ważną sprawę. Dzieci, czy ona, wskazał na kobietę, czy ona w ogóle mówi? No oczywiście, tatko, ale to ją męczy, dlatego rzadko się odzywa, odpowiedziała Agatka. Pani Odro, zwrócił się do kobiety, kłaniając się jej nisko. Czy uczyni mi pani ten zaszczyt i udzieli mi wywiadu tak, żebym mógł go nagrać? Odra popatrzyła na dziennikarza ze zdziwieniem. Nagrać? A co to znaczy? Zapytała, a jej głos brzmiał jak szum rzeki. Jakby to pani wytłumaczyć? Zaczął Krzyś, próbując znaleźć najprostsze słowa. To tak, jakbyśmy mogli zatrzymać pani głos w małym urządzeniu, a potem słuchać go wtedy, kiedy tylko zechcemy. Dzięki temu ludzie w wielu miejscach będą mogli usłyszeć pani historię, nawet jeśli nie będą tu z nami nad rzeką. Odra, choć nadal wydawała się być zaskoczona, kiwnęła głową ze zrozumieniem. Jeśli uważacie, że to nam pomoże, oczywiście, że dam się nagrać. Głos Odry był niczym szum wody przepływającej przez kamienie i korzenie. Niski, kojący, z odrobiną perlistego śmiechu, jak delikatne bąbelki powietrza wypływające na powierzchnię strumienia. Jego brzmienie przywodziłoby na myśl odgłosy przyrody, a każde wypowiedziane słowo wydawałoby się być wyryte w czasie, jak rzeźba w wodnym kamieniu. Ten głęboki, melodyjny ton, który niósł się echem między brzegami, przesycony tajemnicą i harmonią natury, zachwycił dziennikarza. Dziękuję, odpowiedział pan Stanisław. To może zmienić wszystko. Wasza historia, pani Odro, i wasze starania, dzieci, mogą zainspirować wielu ludzi do działania. Wiosenne popołudnie rozciągało się leniwie nad miastem, a pan Stanisław w ciepłym świetle słońca przygotowywał sprzęt do nadchodzącego wywiadu. Przy każdym ustawieniu mikrofonu i sprawdzeniu dźwięku jego twarz oświetlała złota poświata. Czuł, że nadchodzące chwile będą wyjątkowe, a jego rozmowa z kobietą rzeką przyniesie nową opowieść w tę wiosenną, pełną życia atmosferę. Sprawdzając ustawienie mikrofonu, delikatnie tłumaczył. Będę zadawał pytania, a pani może opowiedzieć o sobie, odpowiadając do tego mikrofonu, postukał palcami w urządzenie. Odra, dla której cały ludzki świat był zagadką, słuchała z uwagą. Jej oczy rozbłysły ze zdumieniem. Czy to czary? Zapytała z dziecięcą niewinnością. To nasz sposób na dzielenie się historiami, odparł dziennikarz z uśmiechem. Dobrze, zaczynajmy.
Pan Stanisław sprawdził poziomy dźwięku na swoim rejestratorze, a delikatne kliknięcie przycisku rekord rozpoczęło sesję. W tle było słychać kojące dźwięki natury, które świetnie komponowały się z atmosferą wywiadu. Jego spojrzenie skupione było na Odrze. Z ciekawością i lekkim napięciem oczekiwał na jej odpowiedzi. Co powie Odra? Jaką historię opowie? Co ją skłoniło do przemienienia się w człowieka? Czego tak naprawdę potrzebuje rzeka i co się stało, że jest taka słaba? Co możemy zrobić jako ludzie, żeby jej pomóc? I wiele innych pytań. Czy naszym małym bohaterom uda się uratować ich przyjaciółkę? Jak potoczy się ta historia? Tego, drodzy słuchacze, dowiecie się w drugiej części baśni. A póki co, miejcie uważność na rzeki, żeby już bardziej ich nie zatruwać, a może nawet jakimś małym czynem uzdrowić. Pomóżcie Robercikowi, Marcie, Dobrze, Ani, Krzysiowi i Agatce uratować Odrę.